Za chwilę rozpoczniemy drogę krzyżową, mękę Pana, mękę pełną miłości, miłosierdzia. Trwając przed Panem Jezusem, obecny w Najświętszym Sakramencie, tutaj w Monstrancji, aby to przeżywanie tej modlitwy, tego nabożeństwa było właśnie w takiej obecności Pana, Chrystusa ukrzyżowanego, zmartwychwstałego. Więc pamiętajmy o tym, że właśnie jest z nami Pan, ten, który wtedy za nas umarł. Zbudźmy pragnienie, aby przejść tą drogę krzyżową z Maryją. Też będą rozważania skierowane do Maryi, która przeżyła przecież mękę swojego Syna w sposób wiadomy Bogu Ojcu. Przeżyła całą sobą, wyświadczając wielu mieczy boleści duchowej. W imię Ojca i Syna, i Ducha Świętego. Słowa z Ewangelii świętego Jana. Obok krzyża Jezusowego stały Matka Jego i siostra Matki Jego Maria, żona Kleofasa i Maria Magdalena. Stacja pierwsza. Pan Jezus na śmierć skazany. Kłaniamy się Tobie, Panie Jezu Chryste, i błogosławimy Ciebie. Maryjo, męczennico miłości, Twojego Syna skazano na śmierć, straszną, przerażającą śmierć. Trwałaś w wielkim bólu i w milczeniu, modlitwą wspierając swojego Syna. Który za nas cierpiał rany, Jezu Chryste, zmiłuj się nad nami. I Ty, która współcierpiała, Matko Bolesna, przyczyń się za nami. Druga stacja. Pan Jezus bierze krzyż na swoje ramiona. Kłaniamy się Tobie, Panie Jezu Chryste, i błogosławimy Ciebie. Maryjo, Matko pięknej miłości, Twój umiłowany Syn, Jezus Chrystus, przyjmuje z woli Ojca krzyż, tajemnicę odkupienia przez krzyż. Módl się za nami, prosimy, abyśmy przyjmowali z pokorą i zaufaniem wolę Ojca, który jest w niebie. Który za nas cierpiał rany, Jezu Chryste, zmiłuj się nad nami. I Ty, która współcierpiała, Matko Bolesna, przyczyń się za nami. Stacja trzecia. Pierwszy upadek Pana Jezusa. Kłaniamy się Tobie, Panie Jezu Chryste, i błogosławimy Ciebie. Maryjo, Matko Bolesna, Twój Syn umiłowany po raz pierwszy upada pod krzyżem, pod ciężarem grzechów świata, naszych grzechów. Cierpiałaś, płakałaś, ufałaś. Pomóż nam, ukochana Matko, czynić zawsze to, co Bogu się podoba, a to, co Ty
Ty również czyniłaś. Który za nas cierpiał rany, Jezu Chryste, zmiłuj się nad nami. I Ty, która współcierpiała, Matko Bolesna, przyczyń się za nami. Stacja czwarta. Pan Jezus spotyka swoją Matkę Marię. Kłaniamy się Tobie, Panie Jezu Chryste, i błogosławimy Ciebie. Maryjo, Matko Życia, na drodze krzyżowej byłaś tak bardzo blisko swojego Syna. Spotkaliście się. Dwa serca miłujące się. Spojrzenia pełne miłości i boleści. Chcemy brać udział w tajemnicach życia Jezusa i Twoich, Matko. W sekretach chcemy poznawać sekrety Waszych serc. Który za nas cierpiał rany, Jezu Chryste, zmiłuj się nad nami. I Ty, która współcierpiała, Matko Bolesna, przyczyń się za nami. Stacja piąta. Szymon z Cyreny pomaga nieść krzyż Panu Jezusowi. Kłaniamy się Tobie, Panie Jezu Chryste, i błogosławimy Ciebie. Maryjo, Matko Światłości, Matko, która widziałaś wielkie cierpienie Jezusa, który nie miał sił dźwigać krzyż, modliłaś się do Boga Ojca, aby wspomógł Twojego Syna. I pojawił się Szymon, który pomógł Jezusowi. Matko, chcemy pomagać Jezusowi. Chcemy być dobrymi Szymonami z Cyreny. Który za nas cierpiał rany, Jezu Chryste, zmiłuj się nad nami. I Ty, która współcierpiała, Matko Bolesna, przyczyń się za nami. Stacja szósta. Weronika ociera twarz Panu Jezusowi. Kłaniamy się Tobie, Panie Jezu Chryste, i błogosławimy Ciebie. Maryjo, błogosławiona między niewiastami, przy Twoim Synu były niewiasty, między innymi Weronika, tak nazwana od prawdziwego oblicza, które odbiło się na chuście, którą otarła poranione i zabrudzone oblicze Pana. Jaka piękna miłość tej kobiety do Jezusa. Matko, na pewno Ciebie to wzruszyło i pocieszyło. My chcemy również dzięki Tobie, tak jak ta kobieta, okazywać czułość i miłość wobec oblicza naszego Pana, zranionego w tylu braciach i siostrach.
któryś za nas cierpiał rany. Jezu Chryste, zmiłuj się nad nami. I Ty, która współcierpiała, Matko Bolesna, przyczyń się za nami. Stacja siódma. Drugi upadek Pana Jezusa. Kłaniamy się Tobie, Panie Jezu Chryste, i błogosławimy Ciebie. Maryjo, piękna Pani, jakże cierpiałaś, jaki ból był w Twoim sercu i krwawe łzy w oczach, widząc drugi upadek Twojego Syna. Wydawało się, że Jezus niedługo umrze, tak był przygnieciony ciężarem krzyża. A z drugiej strony jest to krzyż miłości, bo dźwiga go miłość. My chcemy z miłością dźwigać krzyż miłości Twojego Syna, Maryjo. Któryś za nas cierpiał rany, Jezu Chryste, zmiłuj się nad nami. I Ty, która współcierpiała, Matko Bolesna, przyczyń się za nami. Stacja ósma. Pan Jezus spotyka płaczące niewiasty. Kłaniamy się Tobie, Panie Jezu Chryste, i błogosławimy Ciebie. Maryjo, znowu pojawiają się niewiasty. Płaczą. Żałują Jezusa. Chcą Go pocieszyć. Ale to Jezus je pociesza. Tyle w tym świecie jest płaczących, cierpiących niewiast, które szukają u Jezusa pocieszenia. My chcemy właśnie u Jezusa szukać pocieszenia, ale także Go pocieszać. I pocieszać tych, którzy są smutni i przygnębieni na duchu. Który za nas cierpiał rany, Jezu Chryste, zmiłuj się nad nami. I Ty, która współcierpiała, Matko Bolesna, przyczyń się za nami. Stacja dziewiąta. Trzeci upadek Pana Jezusa. Kłaniamy się Tobie, Panie Jezu Chryste, i błogosławimy Ciebie. Maryjo, pokorna i cicha. Widzimy razem z Tobą upadającego po raz trzeci Chrystusa. Jaki ból był w Jego sercu, jakie umęczone ciało. Ty patrzyłaś na to, modliłaś się. Wiedziałaś, że musi to się wypełnić. Któryś za nas cierpiał rany, Jezu Chryste, zmiłuj się nad nami. I Ty, która współcierpiała, Matko Bolesna, przyczyń się za nami. Stacja dziesiąta. Pan Jezus zszedł
obnażone. Kłaniamy się Tobie, Panie Jezu Chryste, i błogosławimy Ciebie. Maryjo, Matko łaskawa, łagodna i dobra, widziałaś, jak Twojego Syna obnażają, zdejmują wszystkie szaty, aby Go upokorzyć, aby cieszyć się, że Jezus jest nagi, że nie ma nawet szaty. Chcemy Go przyobleć szatą naszej pokornej miłości, a jednocześnie niech On okryje nas szatą swojej męki i chwały. Który za nas cierpiał rany, Jezu Chryste, zmiłuj się nad nami i Ty, która współcierpiała, bolesna, przyczyń się za nami. Stacja 11. Pan Jezus przybity do krzyża. Kłaniamy się Tobie, Panie Jezu Chryste, i błogosławimy Ciebie. Maryjo, rozciągają ciało Jezusa na krzyżu. Nie ma w nich odrobiny miłosierdzia, odrobiny współczucia. Ciało Jezusa jest przybijane, płynie krew. Krew życia, zbawienia. Niech ona obmyje nas, uświęci i zbawi. Wielbimy Jezusa razem z Tobą za Jego mękę i dziękujemy, że poniosłaś boleść dla nas. Który za nas cierpiał rany, nad nami i Ty, która współcierpiała, bolesna, się za nami. Stacja 12. Pan Jezus umiera na krzyżu. Kłaniamy się Tobie, Panie Jezu Chryste, i błogosławimy Ciebie. Maryjo, zraniona, milcząca, stoisz przy krzyżu swojego Syna razem z Janem. On Cię podtrzymuje. Jest Maria Magdalena i inne niewiasty. Z daleka także są przyjaciele Jezusa, uczniowie, patrzą. Ty tam jesteś najbliżej. Jaka wielka jest Twoja miłość do Jezusa, do nas, patrząc na Ciebie tam stojącą. Chcemy być pod krzyżem Twojego Syna razem z Tobą. Który za nas cierpiał rany, Jezu Chryste, zmiłuj się nad nami. I Ty, która współcierpiała, Matko bolesna, przyczyń się za nami. Stacja 13. Zdjęcie ciała Pana Jezusa z krzyża.
Kłaniamy się Tobie, Panie Jezu Chryste, i błogosławimy Ciebie. Maryjo, godna podziwu, czci i miłości, przyjmujesz ciało Chrystusa, trzymasz je w ramionach, na kolanach. Jesteśmy wstrząśnięci tym widokiem. Kolejna boleść, miecz przebił Twoje serce i duszę. Chcemy być z Tobą, Matko. Który za nas cierpiał rany, Jezu Chryste, zmiłuj się nad nami. I Ty, która współcierpiała, Matko Bolesna, przyczyń się za nami. Stacja 14. Ciało Pana Jezusa złożone do grobu. Kłaniamy się Tobie, Panie Jezu Chryste, i błogosławimy Ciebie. Maryjo, Matko żarliwej miłości i niezachwianej nadziei, Ty ufasz, widząc składane ciało Chrystusa do grobu. Wierzysz, że powiedział prawdę, mówiąc trzeciego dnia zmartwychwstanę. Który za nas cierpiał rany, Jezu Chryste, zmiłuj się nad nami. I Ty, która współcierpiała, Matko Bolesna, przyczyń się za nami. Stacja 15. Zmartwychwstanie Pana Jezusa. Kłaniamy się Tobie, Panie Jezu Chryste, i błogosławimy Ciebie. Maryjo, Matko Zmartwychwstałego, Matko Zwycięskiej Miłości, widzimy Ciebie stojącą przy Zmartwychwstałym. Całujesz Jego chwalebne rany. On jaśnieje wielkim światłem i przenika Ciebie, tym światłem zmartwychwstania. Jesteś szczęśliwa jak nigdy wcześniej. On żyje. Dlatego Ty nam mówisz, On żyje. Ufajcie, On żyje. On zmartwychwstał dla Was. On da Wam szczęście. Zanurzcie się w Jego miłości, światłości, chwale Jego zmartwychwstania. On zaprowadzi Was do świetlistego domu Ojca. Wierzymy, Matko. Wierzymy. Jemu i Tobie. Który za nas cierpiał rany, i Ty, która współcierpiała, Matko Bolesna, przyczyń się za nami. Shalamaralej, alalalaj, alaj, jechamalachenum, iwachamalaj, malaj, malaj, alachenu, Adonai, 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 Ivacham alatal, aralechale, yariale,
Adonai, 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 Adonai. Słowa z Księgi Izajasza. Wzgardzony i odepchnięty przez ludzi, mąż boleści oswojony z cierpieniem. On dźwigał nasze boleści, obarczył się naszym cierpieniem. A my uznaliśmy go za skazańca, chłostanego przez Boga i zdeptanego. Lecz on był przebity za nasze grzechy, zdruzgotany za nasze winy. Spadła na niego chłosta zbawienna dla nas, a w jego ranach jest nasze uzdrowienie. A w jego ranach jest nasze uzdrowienie i zbawienie. Szala Maria, Maria, lacha manahenon, hibacha yalachenon, alucha lalachenon, hibacha malalachenon, hibacha malalachenon, Ishalai malahet olach alai, himanahi shalen, himalah lachanai, himalah hedecho lachanahanan, hivacha lachero, Adonai, Adonai, Adonai.